Witajcie moi kochani. Dzisiaj zabieram się za przygotowanie domowego bigosu. Będzie to spora ilość, ponieważ mam zamiar go przechować na dłuższy czas, na później. I pokażę Wam również sposób. Będzie to wekowanie w słoikach i przechowywanie w lodówce. Jak wiemy, nie każdy ma z nas dużo miejsca w zamrażarce, także ten sposób będzie idealny. Zapraszam do oglądania. Aby bigos był dobry, wymaga on dosyć dużej ilości składników. Na taką ilość, którą ja dzisiaj przygotuję, będzie potrzebna nam kapusta kiszona, jest to tutaj 5 kg, 4 cebule duże, mamy tutaj wino wytrawne, białe. Ja kupiłam sobie taką małą buteleczkę, ponieważ ogólnie nie piję alkoholu. Sporo przypraw, sól, pieprz, ziele angielskie, kminek, liść laurowy i do tej ilości kapusty dwa opakowania przyprawy do bigosu. Jeżeli to będzie mniejsza ilość, wystarczy jedno opakowanie. Grzyby ugotowane, mrożone. Mamy tutaj również śliwki suszone, niewędzone. Pasta pomidorowa, może to też być koncentrat. Jeżeli chodzi o mięsa, kilogram karkówki, pół kilograma łopatki, spora ilość boczku wędzonego, gotowanego i kiełbasa podwawelska. Czynnością, jaką wykonam, będzie pokrojenie mięsa na mniejsze kawałki, aby nam się łatwiej ugotowało. Zabieramy mięso. Wkładamy do garnka z wodą. Dodam przyprawy, czyli ziele angielskie, tak około 5 kulek, 6 kulek. 3 liście laurowe. Łyżkę soli. Zakrywamy, aby się ugotowało. Kapustę należy dokładnie opłukać, by pozbyć się nadmiaru kwasu. Zimną wodą dokładnie puszczamy. Kapustę przed zagotowaniem drobno pokroimy. Do dużego naczynia wkładamy już pokrojoną kapustę, aby się obgotowała. Będzie ona wymagała jeszcze jednego odcedzenia. Nasza kapusta już się gotuje, więc zabieram się do pokrojenia boczku, kiełbasy i cebuli. Do podsmażonej cebuli dorzucamy kiełbasę i boczek pokrojony. I jeszcze dusimy. Gotowaną karkówkę i łopatkę kroję w kostkę.
Do obgotowanej kapusty dodajemy składniki, czyli karkówka plus łopatka pokrojona w kostkę, grzyby, wcześniej ugotowane, śliwki suszone i cebula, boczek i kiełbasa. Wszystkie te składniki zalewamy wodą i gotujemy. Wsypujemy kminek. I tak, przyprawa do bigosu. Jeszcze korzystamy. Dwa opakowania. Liść laurowy, myślę, że tak z 5 sztuk będzie dobrze. Ziele angielskie. Dużo bigosu jest, więc spora ilość. Jeżeli chodzi o wino, to jest dobry moment. I pasta pomidorowa. Bądź koncentrat. Wymieszam i zakryję. Musi się bigos jeszcze gotować gdzieś około 2 godziny. Bigos, który przygotowałam, ja zawekowałam większą ilość w słoikach, gotując 15 minut w gorącej wodzie i będę go przechowywać w lodówce. I tak oto prezentuje się nasz bigos. Jest bardzo smaczny i aromatyczny, a najlepiej smakuje z pajdą chleba wykonaną własnej roboty. A link do wykonania tego chleba zalinkuję Wam tutaj w rogu. Zostawcie subskrypcję i łapkę w górę.